Cześć! W tym krótkim poradniku pokażę Ci, jak zaprojektować wizytówkę nadającą się do druku przy pomocy programu Word. Będzie to prosta wizytówka, bez żadnych fajerwerków, skomplikowanych rzeczy, gdyż jest to program Word. Word służy do tworzenia dokumentów tekstowych, a nie do projektowania. Ale jeśli nie potrzebujesz jakiejś wypasionej wizytówki i nie chcesz wydawać niepotrzebnie pieniędzy, to śmiało możesz tutaj zrobić fajny projekt. W pierwszej kolejności ustawmy rozmiar strony. Wchodzimy w układ strony, następnie wybieramy rozmiar, więcej rozmiarów papieru. Zastanówmy się, jaką chcemy mieć tą wizytówkę. Standardowe rozmiary to jest 90x50 mm oraz rozmiar karty kredytowej, czyli 85x55 mm. Myślę, że możemy zrobić 90x50 spokojnie. Musimy pamiętać o spadach. Spady to bardzo ważna rzecz, gdyż jeśli nie dodamy spadów, drukarnia może odrzucić nam taki projekt. Co to są spady? Najprościej mówiąc, jest to obszar, który pozostanie obcięty podczas produkcji wizytówki. W granicach spadów nie powinny znajdować się żadne ważne elementy, gdyż najzwyczajniej w świecie mogą zostać odcięte. Standardowy spad, jaki spotykamy w drukarniach, jest w granicach 2 mm po każdej stronie wizytówki. Zastosujemy tutaj w naszym projekcie 3 mm z każdej strony, gdyż taki układ na pewno nie zostanie odrzucony przez żadną drukarnię. Wybraliśmy rozmiar wizytówki 90x50 mm i w tej chwili dodajemy nasze spady z każdej strony po 3 mm, tak więc daje nam łącznie 6 mm, a więc wprowadzamy tutaj wartość 9,6 cm. I na wysokość podobnie. 50 mm plus 6 mm daje nam 56 mm, zatem wpisujemy 5,6 cm. W podglądzie już nam się ładnie uformowała nasza wizytówka. Przechodzimy do zakładki Układ. Zerujemy wartości nagłówka oraz stopki. Przechodzimy do zakładki Marginesy. Poza spadem bardzo ważny jest też bezpieczny margines. Standardowo w drukarniach uznawany jest margines 5 mm na stronę. Po co jest ten margines? Jest to bezpieczny margines, w zakresie którego powinny znajdować się wszystkie ważniejsze elementy. Zatem do 3 mm spadów dodajemy 5 mm bezpiecznego marginesu i wychodzi nam 8 mm, które musimy wprowadzić tutaj w każdej pozycji marginesów. Zatem dodajemy 0,8 cm. I wygenerował nam się ładny podglądzik naszej wizytówki z lewej strony na dole. Możemy wybrać sobie układ poziomy oraz pionowy. Wybierzmy może poziomy. OK. Wygenerowała nam się strona naszej wizytówki. Zatem przejdźmy do dodawania danych, które chcielibyśmy, aby znajdowały się na naszej wizytówce. Ja się posłużę jakimiś fikcyjnymi danymi. Jan Nowak. Niech Jan Nowak będzie grafikiem komputerowym. Niech Jan Nowak ma jakiś telefon kontaktowy. Adres e-mail. Oraz stronę internetową. OK. No to już mamy jakieś dane. Oczywiście można wprowadzić dowolnie różne dane. Wybierzmy tutaj w zakładce narzędzie główne
układ naszego tekstu bez odstępów, sformatujemy sobie to, co znajduje się na naszej wizytówce. Aby bardziej estetycznie to wyglądało, możemy troszeczkę obniżyć tekst. Pogrubimy imię oraz nazwisko. Powiększymy delikatnie. Natomiast stanowisko możemy zmniejszyć. Pozostałe dane zróbmy dziesiąteczką. Cały tekst możemy wyśrodkować. Może jeszcze nazwisko powiększmy do 14, grafika zmniejszmy do 7. Ok. Wydaje się, że całkiem dobrze to wygląda. Jeśli mamy ochotę urozmaicić nasz projekt, możemy nadać kolor stronie. Możemy wybrać dowolny kolor z palety gotowych kolorów. Może wybierzmy jakiś granatowy. Niech będzie. Możemy tutaj również wybrać opcję więcej kolorów, która pozwoli nam dopasować sobie odpowiedni odcień. Niestety nie ma tutaj możliwości wybrania modelu kolorów cmyk, które są raczej wymagane w drukarni, ale jeżeli robimy taką prostą wizytówkę, to śmiało może być to RGB. Oczywiście przy druku końcowym może się delikatnie różnić odcień, ale myślę, że to nie będzie problem. Jeśli potrzebujemy jeszcze dodatkowe jakieś dane zamieścić na wizytówce, nic prostszego. Możemy albo podnieść informacje, które już się znajdują i dodać je poniżej, ale możemy również dodajemy nową stronę. Możemy wstawić sobie tabelkę, która nam stanowczo ułatwi zadanie. Wystarczą cztery. O, coś się tutaj psuje. Możemy dodać. Przekopiujmy to. Imię, nazwisko. Janowa, grafik komputerowy. Przekopiujmy te dane. No to już troszeczkę ogranicza nas miejsce. Jeśli pracujemy na tabeli, zmniejszymy tą czcionkę do dziewiątki, do ósemki zatem. Już nam się to mieści. Obniżmy tekst. Jeszcze troszeczkę. Nie zwracajmy uwagi na tę stronę, która się pojawiła. Nie będziemy z niej korzystać. Przekopiujmy ten tekst. Zmieńmy jego wyrównanie do prawej strony. Obniżmy go troszeczkę, tak aby był równo z tekstem znajdującym się po lewej stronie. Usuńmy tam stronę www. Dodajmy tutaj nazwę firmy. Teraz wymyślam na szybko. Now, niech będzie Nowgraf. Możemy powiększyć delikatnie. Dodajemy jeszcze tutaj. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dajmy jakiś adres. No i stronę www mamy tutaj dodaną. Cofnijmy o jedną pozycję. Możemy jeszcze dodać telefon kontaktowy bezpośrednio do biura. No to w zasadzie jeszcze jeden mail możemy podać również na biuro. O, coś nam się tutaj zmieniło. Dodajemy teraz maila na biuro. E-mail biuro@domena.pl.
Zaznaczmy całą naszą tabelę. Tutaj się pojawia taki symbol ze strzałeczkami. Pozwala nam zaznaczyć całą tabelę. Przechodzimy do naszego tutaj interfejsu. Tutaj mamy możliwość wybrania krawędzi, które mają być widoczne, które mają być ukryte. Zróbmy, aby krawędzie nie były widoczne. No i w tej chwili mamy gotową wizytówkę. Obniżmy tekst po lewej. Możemy wyrównać do lewej krawędzi jeszcze imię, nazwisko i stanowisko. No i w tej chwili już myślę, że możemy przejść do zapisywania naszego projektu. Bardzo ważne, aby drukarnia otrzymała projekt zapisany w PDF-ie. Wysyłając w Wordzie ryzykujemy, iż przy eksporcie do PDF-a może się coś wysypać. Przykładowo, jeżeli w bazie w drukarni nie będzie czcionki, która została wykorzystana w projekcie, no po prostu zostanie zastąpiona jakąś inną i cały układ może po prostu się rozsypać. Zapiszmy do PDF-a. Projekt został zapisany, przejdźmy na pulpit. Wybierzmy naszą wizytówkę, którą stworzyliśmy. Sprawdźmy rozmiar 96 x 56 mm. Zobaczmy drugi projekt 96 x 56. W tej chwili przybliżmy. Nic nam się tutaj nie psuje jakość. Projekt jest zapisany w wektorach. Wszystko przez to, że zapisaliśmy do PDF-u. Jak tworzymy dokument tekstowy w Wordzie, automatycznie tworzy się właśnie wektorowo. Czcionki są czcionkami, nie są bitmapami. I zapisując do PDF-a, PDF ma tą możliwość, że pozwala nam, że przyjmuje po prostu te czcionki jako czcionki. I możemy śmiało taki projekt wysyłać do drukarni bez obaw, że jakość się popsuje przy druku. Jeszcze taka ciekawostka, bo mamy w sumie tutaj tabelkę, jest podział na cztery części. Tutaj mamy niewykorzystaną, zatem być może na tym kolorze wizytówki nie, ale na białym, jeśli byśmy tutaj wrzucili obrazek z logo, logo musiałoby być w dobrej jakości. No i tu też podobna zasada, jeżeli wrzucimy tu już obrazek, możemy go przy pomocy tutaj narzędzi wycentrować. W tej komórce, w której się znajduje, możemy wyrównać do prawej krawędzi, możemy wyrównać do lewej krawędzi. Ale myślę, że jeśli potrzebujemy jakiś prosty projekt wizytówki, to co tutaj widzimy, w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o jakieś skomplikowane projekty, to warto już się przenieść na narzędzia, które są odpowiednie do projektowania takich skomplikowanych rzeczy. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania oraz oglądania innych filmów, również z zakresu grafiki. Dzięki za uwagę i cześć.